testowo dzisiaj będzie, moi drodzy. Wiem, że miałem to zrobić, mianowicie zalepić te dziury po rurach, ale pomyślałem, że na razie nie, dlatego że została mi zaprawa z zalewania posadzki tam na tej wiacie, gdzie tam będzie ten garaż. I pomyślałem sobie, że można by było, bo zostało mi zaprawy taczkę dosłownie, można by było zrobić szprycę i ten szprycę i ten tynk właściwy i zobaczyć, jak będzie funkcjonować właśnie ta tynkownica pneumatyczna, którą kiedyś nabyłem, jeszcze jej nie testowałem. Także zobaczymy sobie na ścianie, wytestujemy dzisiaj, popatrzymy, czy to ma sens. Przede wszystkim, czy kompresor podoła, bo mam taki malutki, 40 litrów butla chyba, czy coś takiego, także nie za duży. No i cóż, prąd sobie rozciągnę, zaraz taczką tu podjadę, no i będziemy coś działać, będziemy patrzeć, czy to ma sens. Dobra, na początku przydałoby się zwilżyć troszeczkę ścianę, także postępujemy według instrukcji. Dosłownie tutaj ten kawałeczek, bo no zobaczymy przede wszystkim, jak to będzie szło. Jeśli to będzie zdawać egzamin, to będziemy ponawiać betoniarki, będziemy zaprawę mieszać i będziemy działać. Bo obawiam się jedynie o jedną rzecz tak właściwie, mianowicie o to, że będzie zbyt niskie ciśnienie. Znaczy, ciśnienie może nie będzie zbyt niskie, tylko będzie go po prostu za mało. Mała butla jest, ona tam dobija do 8 atmosfer, ale tak, żeby fajnie ta tynkownica pracowała, to potrzebne jest stałe ciśnienie, tak 5,5-6 bara, nie? A wiecie, a to moment i to ciśnienie przecież zejdzie z tego naszego urządzenia, bo przecież tu są aż 4 dysze, zobaczcie, w środku, także szybko będzie ciśnienie schodzić z tego, nie? O, i taka ta robota. Dobra, ja już mam szprycę rozrobioną. O. A co to? A, wiem. Niedokręcone jest tutaj. Dobra, idę do garażu, muszę to zrobić na zicher. Wjechałem sobie do środka taczką. Tutaj według zaleceń ta szpryca powinna być takiej właśnie konsystencji, czyli taka lejąca. Nie wiem, czy jeszcze bardziej nie powinna być lejąca. Być może. Ale zobaczymy. Jeszcze rozmieszam troszeczkę to wszystko. No i zaraz się okaże. No, tynkowania, jak widać, jest dużo, bo cały kurnik w środku i cały na zewnątrz, ale obawiam się, że nie zdążę zrobić. Przynajmniej na razie, póki co, nie zdążę zrobić na zewnątrz, bo jest jeszcze dużo innej roboty. Dach na przykład, który czeka na założenie, ale może to i dobrze, bo mam widno. Słoneczko ładnie świeci, także są plusy i minusy. Z tego, co widziałem, to normalnie trzeba brać. A jeszcze gdzieś tutaj ucieka, no ale to już chyba wina jest, podejrzewam, po prostu uszczelki. No to nic. Uff. Od razu schodzi pewnie ciśnienie z kompresora. No, jest dmuchnięcie. Ewidentnie. Dobra, zaczynamy testy. Tutaj ściana mokra. Nabieram. I lecę. Zapchało się. No właśnie, została mi zaprawa i tak się zastanawiałem, bo tutaj są właśnie takie kamienie różne, przeróżne. I zastanawiałem się, czy to mi nie będzie przeszkadzać. No i jednak w jedną dyszę wpadło i jedna dysza już nie pracowała.
Jedna dysza, druga też chyba. Też jakieś, widzicie? Także kurde, myślałem, że to mi się uda. No coś tam dmucha, no jakby nie było, zobaczcie. Coś tam jest na ścianie, tak? Gdyby nie te kamienie. Ale to tym samym utwierdza mnie w tym przekonaniu, że trzeba przesiewać. Do tego typu działania trzeba przesiewać. Po prostu materiał. Tak, żeby nie było niczego, jak to Kononowicz mówi. Jeszcze raz. O, teraz lepiej. No zobaczcie, jak elegancko. Ty, no nie ma lipy. Ja już tu widzę sukces, że będzie chyba. No. Nie jest źle. Naprawdę. Zapchało się. Dobra. Przydałoby się to jakoś teraz wyrównać. Czy jeszcze za mało tego tematu? Bo tak właściwie powinno się zrobić szprycę i po szprycy od razu powinno się lecieć z tym tynkiem takim gęstszym i później od razu to ściągać, nie? Ja tylko chciałem dzisiaj wypróbować i zobaczyć, jak mi to będzie szło. No i powiem wam, że jestem zadowolony, widzę, że to będzie miało sens, z tym, że trzeba przesiewać żwir. Mam taki ten, mam taką, o zobaczcie. Kamień ewidentnie tutaj wszedł w tą dziurę, zatkało i już nie działało, tak? Proste i logiczne. A jeszcze sobie popultam. No, nie ma szans. Kamienie. Same kamienie. Nie. Dobra. Ja tą zaprawę sobie wyleję. Mam tam jeszcze miejscówkę. Ale tak czy tak widzę, że będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Idę pomoże po łatę, to jeszcze to ściągnę. Póki to jest świeże. Plus minus to pościągam. No i cóż. Jadę po cement jutro. Kupię troszeczkę cementu. I będziemy ćwiczyć, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę sprawnie polecieć z tym tynkiem, bo to już kury powinny tutaj być tak naprawdę, nie? Już jest czas na kury, zresztą słyszycie w tle, że się odzywają, że chcą do swojego nowego domu. Myślę, że to będzie można tutaj zbierać i wrzucać z powrotem do taczki. Wyczyszczę, wymiotę wszystko, żeby nie było żadnych kamieni i będziemy zbierać kielnią i do taczki i znowu będziemy zużywać, tak żeby nic się nie marnowało. Ale już widzę, że będzie dobrze, ma to sens. Także myślę, że będzie sukces. Teraz troszeczkę chęci do roboty i da się wszystko zrobić. Jak chcesz, to spróbuj sobie, zaczerpnij i sobie poleć. Zobacz, jak idzie. Tylko to, jak zaczerpnij całe, Ania. Ja tego nie umiem. To jest lekkie. To waży z 5 kilo. Całe i od razu leć i od dołu zaczynaj, bo tu ci leci, Ania, zobacz. Tu ci leci dziurą wszystko, nie? No, nie chcę tego. No jak, nie? A nie będę kombinować. Spróbuj sobie. Nie, tu mi pokaż lepiej. To trzymaj. Te kamienie są. Tego robić nie, na razie. Dlatego chciałem ci pokazać. To działa, teraz przydałoby się ten. Przydałoby się ściągnąć tego płatu.
będzie fajnie szło. Już widzę, że będzie dobrze. O, tutaj mogę sobie podrównać. Taką wodę trzeba. Będziesz pan zadowolony. Kury tym bardziej. Co? Kury tym bardziej. No, kury już zaczął, nie mogę się czekać. Wyszysz? O, to wyrównał. Już. No, i tak o. Ja też... Ściągnąć łatą, a później tacą trzeba będzie... Aż tak elegancko ma być? No jak, to kurnik, to nie może być z tyłu. Oj tam.